Okej, nie mam zielonego pojęcia, co ja mam powiedzieć na samym początku. Natomiast zostałam finalistką programu Flex i za kilka miesięcy wyjeżdżam na cały rok szkolny do Stanów Zjednoczonych. Hej, witajcie, z tej strony Ewa i w dzisiejszym filmie witam się z wami w takim troszkę innym odcinku. Nie będę przedłużać, tak jak już widzicie po tytule, przyszły rok szkolny spędzę w Stanach Zjednoczonych. Tak się składa, że zostałam finalistką programu Flex. Pewnie dużo osób nie wie, co to jest, natomiast jest to program sponsorowany przez Departament Stanów Zjednoczonych. No i jeżeli zostanie się finalistą, to totalnie za darmo leci się na rok do Stanów Zjednoczonych. Pewnie wiele osób jest bardzo zdziwionych i zastanawia się, jak wyjechać na taką wymianę, ponieważ jest to wymiana kulturowa właśnie w Stanach Zjednoczonych. A więc zacznijmy od tego, że aby w ogóle aplikować na taką wymianę, musicie spełniać pewne warunki, które po prostu co roku są troszkę inne pod względem wiekowym. Musicie być w pierwszej, drugiej lub trzeciej klasie liceum bądź technikum i dodatkowo spełniać kryteria wiekowe. Tak jak mówię, one co roku są troszeczkę inne, tak więc po prostu musicie sobie to zobaczyć na stronie Flexa. No i pewnie zadajecie sobie pytanie, co ja takiego zrobiłam, że się dostałam. Więc słuchajcie, żeby zaaplikować, najpierw musicie napisać trzy eseje, odpowiedzieć na trzy pytania, które oni wam zadają, no i wypełnić krótką aplikację i po prostu wysyłacie tą aplikację. W tym roku była ona do połowy października. W sumie to jak zaczynacie jakby wypełniać tą swoją aplikację, to jak otworzycie ten formularz, to macie 10 dni na napisanie tych esejów. No i po prostu musicie odpowiedzieć na te trzy pytania w trzech esejach do konkretnej liczby słów. No i potem czekacie po prostu na informację, czy jesteście w półfinałach, czy nie. No i w zależności w jakim regionie mieszkacie, to wtedy dostajecie informację, czy jesteście zakwalifikowani do półfinałów, czy nie. Ja akurat dostałam tę informację bardzo wcześnie, ponieważ jestem z regionu Gdańsk. 2 lata temu, jak aplikowałam, też dostałam tą informację bardzo wcześnie, bo chciałabym zaznaczyć, że 2 lata temu, jak aplikowałam, to się nie dostałam, a w tym roku akurat mi się udało, tak więc wiecie, nigdy nie warto się poddawać. No w każdym razie, wtedy zostałam zaproszona na kolejny etap tej rekrutacji, czyli pisanie tych trzech esei już stacjonarnie, dokładnie w Gdańsku, przejście interview, czyli po prostu ci rekruterzy zadają wam pytania i wy na nie odpowiadacie, oczywiście wszystko w języku angielskim. No i dodatkowo macie takie zadanie grupowe. Tego zadania grupowego na przykład 2 lata temu nie było, ponieważ był COVID i ta cała aplikacja była zdalna, również drugi etap. Natomiast teraz tylko ten pierwszy etap jest, że tak powiem, zdalnie. No i drugi etap już jest taki, że tak powiem, stacjonarny. No i potem czekacie te kilka miesięcy na wyniki. One miały być w tym roku końcówka kwietnia, początek maja, natomiast ja dostałam te wyniki już w marcu. W sumie no to każdy finalista dostał już je w marcu. Nawet te osoby, które nie są finalistami. Po prostu były wyniki o wiele wcześniej. No i wiecie, ja je dostałam, jak byłam w szkole. Dosłownie miałam taką długą przerwę. No i dostałam telefon. Zadzwonił do mnie pan Piotr, że zostałam finalistką i wiecie, tam prosił mnie o potwierdzenie i tak dalej. No ja byłam w takim po prostu szoku, że szczerze mówiąc nie do końca pamiętam tą rozmowę, ale no po prostu wiecie, dostajecie taką informację, no to ciężko nie być w jakimś takim szoku. Dodatkowo, jeżeli zostajecie finalistami Flexa, to będąc na tej wymianie dostajecie comiesięczne stypendium w wysokości $200, które zostaje wam przekazywane takim czekiem i potem sobie je musicie wymienić chyba na pieniądze. Jeszcze do końca jakby nie wiem, nie zagłębiałam się aż tak w ten temat. No na razie, tak jak mówię, czekam sobie na otrzymanie host rodziny, ponieważ dopiero dosłownie kilka osób dostało już swoje placementy. No i dodatkowo w lipcu jadę na PDO, czyli Pre-Departure Orientation. Jest to takie spotkanie szkoleniowe przed właśnie wyjazdem do Stanów Zjednoczonych. Również ono jest sponsorowane przez program Flex. No i tam będę mogła bardziej poznać innych finalistów, będą nas szkolić właśnie w zakresie tej wymiany, co zrobić, nie wiem, jeżeli się spóźnimy na lot i tak dalej.
ponieważ na początku będziemy lecieli do Frankfurtu albo do Monachium z Warszawy, później do Waszyngtonu, tam mamy nockę i potem każdy będzie już leciał do swojego stanu. Dodatkowo możecie się dostać do naprawdę każdego stanu właśnie w Stanach Zjednoczonych, od Hawaii po Alaskę, tak więc no nie mogę się doczekać, gdzie trafię. Mam nadzieję, że będzie to jakiś ciepły stan, byleby nie Alaska, tak więc no tak, pozostaje mi tylko czekać. Niedługo też zaczną pojawiać się filmiki właśnie na temat tej wymiany, jakieś wiecie, pakowanie, ogarnianie tego wszystkiego i tak dalej. Jeszcze nie teraz, ale myślę, że z końcem roku szkolnego zacznie się już, wiecie, taki content, bo nie będzie polskiej szkoły, tak więc wiecie, będę miała więcej wolnego czasu i wtedy też już więcej rzeczy będę wiedziała, tak więc możecie się spodziewać takiego, wiecie, kontentu o wymianie. Tak więc powiedziałam Wam wszystko, co na razie jakby wiem. Czekam, tak jak mówię, na ten placement i powiem Wam szczerze, że od jakiegoś miesiąca wiem, że jestem finalistką, a mój mózg nadal nie zakodował tej informacji. Na pewno na moim kanale pojawi się filmik, jak aplikować, jakby jakieś takie, wiecie, porady i tak dalej, ale to już bliżej, jak zacznie się ten okres rekrutacji, tak więc jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało zadawajcie je w komentarzach, ja już nie mogę doczekać. I teraz zapraszam Was na krótką relację z naszego pierwszego stacjonarnego spotkania w Warszawie. Było takie spotkanie informacyjne, ale już więcej nie gadam i zapraszam Was na tą krótką relację. Dzień dobry, witam Was w ten piękny czwartkowy poranek. Słuchajcie, mamy godzinę 6:16. Ja dzisiaj wstałam o godzinie 5, żeby wyrobić się na pociąg na godzinę 7:32. Słuchajcie, dzisiaj wybieram się do Warszawy, ponieważ w dniu dzisiejszym jest pierwsze spotkanie z Flexa. Jesteśmy zaproszeni do Warszawy na godzinę 11:30 wraz z rodzicami. Jest to takie spotkanie, wiecie, informacyjne dla rodziców, że można było zadawać jakieś pytania, jakieś, wiecie, ubezpieczenia, data wylotu i tak dalej. W sensie, nie wiem, czy będzie tam data wylotu, ale mam nadzieję, że w końcu się dowiem, kiedy wylatuję. Tym wszystkiego dowiem się na miejscu. Ja teraz będę pakowała swoje ostatnie rzeczy i widzimy się w Warszawie. Jestem już w Warszawie, zostało nam jakieś pół godziny tego spotkania. Spotkanie jest blisko starego miasta, tak więc muszę powiedzieć, że fajna okolica. Tak jak mówię, zostało nam jeszcze pół godziny, tak więc my tutaj sobie z moją mamą chodzimy po prostu po starym mieście. No i zaraz będziemy szły na to spotkanie. Powiem Wam, że jestem bardzo ciekawa, bo w sumie pierwszy raz na żywo zobaczę tych ludzi. Tak więc no myślę, że będzie dobrze, no bo wiecie, jednak ten program zakłada, że są to osoby otwarte i tak dalej, tak więc no. Trochę się stresuję, ale no, na pewno będzie spoko. Miało dosyć sporo czasu, ja już jestem po tym spotkaniu. Dodatkowo po spotkaniu spotkaliśmy się z kilkoma osobami i poszliśmy na pizzę. Dużo Wam nie nagrywałam, ponieważ, no wiecie, też tak nie chciałam wyciągać kamery i tak dalej, ale no, zapoznałam się z kilkoma osobami. Tak jest bardzo fajnie, ponieważ w lipcu wybieramy się na takie PDO, czyli Pre-Departure Orientation, na 3 dni do Warszawy, tak więc fajnie. Już będę kogoś znać, tak więc wiecie, nie będzie aż takie zręcznie. Teraz jesteśmy w Warszawie Centralnej, czekamy na nasz pociąg, mamy go za 20 minut. Powiem Wam, że nie stoimy na peronie, tylko jakby przy tym peronie, bo dosłownie na dole na peronie jest jakaś zupa z ludzi. Nie wiem, jak to mam inaczej nazwać, ale naprawdę jest masa ludzi. Może Wam zaraz pokażę, tylko nie wiem, czy właśnie podjechał jakiś pociąg. Patrzcie to, no po prostu ludzi jest naprawdę full. Przed chwilą było ich i tak więcej, bo teraz już wsiadają do pociągu, ale naprawdę dosłownie to się nawet nie dało przejść. Witam się z Wami po 2 dniach. Aktualnie jestem w trakcie nagrywania początku tego odcinka, ale wracając do tego całego spotkania, to dużo Wam tam nie nagrywałam, ponieważ no umówmy się, ale wiele informacji jest tam takich, wiecie, poufnych tylko dla osób, które się zakwalifikowały. Powiem Wam, że też dużo nowych informacji się jakby nie dowiedziałam, ponieważ wiele tych informacji po prostu oni nam wysłali wcześniej na maila. Natomiast fajnie, że było takie spotkanie, bo byli i rodzice osób, które są aktualnie na wymianie, byli też alumni, czyli osoby, które jakby były na tej wymianie, przeżyły i wiecie, można było sobie pogadać. Dodatkowo spotkałam się z kilkoma finalistami, potem byliśmy razem na obiedzie, tak więc fajnie, no bo już kogoś spotkałam, poznałam i wiecie, nie będzie aż tak niezręcznie potem na tym PDO.
Tak więc, no co, powiem wam, że nadal jakby dużo informacji jest niewiadomych, pod znakiem zapytania. Jak na razie znam takie tylko orientacyjne daty wylotów, natomiast się wszystko może zmienić w zależności, kiedy dostaniecie tą host rodzinę. No i powiem wam, że tak jak już w sumie możecie po mnie widzieć, ja się sama nie mogę po prostu tego doczekać. Bardzo czekam właśnie na to PDO, żeby poznać tych innych uczestników, żeby spędzić z nimi czas. No i oczywiście bardzo czekam na sam wylot, natomiast zobaczymy, kiedy on będzie. Tak jak mówię, po prostu się nie mogę doczekać. Jestem w ogóle bardzo ciekawa, jaki będzie odbiór tego filmiku. Natomiast tak, to wszystko, co na razie mam do powiedzenia. Czekajcie na content z Ameryki. No i widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia.